poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam bardzo serdecznie w tym kolejnym poranku z czasem seniora. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, żebyśmy zastanowili się nad jednym słowem, ale słowem, które jest moim zdaniem bardzo ważne. Jest to słowo skondensowany. Co może być skondensowane? W jednym z moich live'ów, z filmów, które właśnie nakręcam na żywo, tych poniedziałkowych, właśnie zadałam Wam pytanie, żeby stworzyć jak najwięcej słów ze słowa skondensowany. Po czasie zaczęliście odpisywać właśnie, że może być skondensowane mleko, że może być skondensowane jakieś tam inne rzeczy. Natomiast zaczęło mnie to zastanawiać, czy nasze życie może być skondensowane, czy nasza codzienność może taka być. I muszę Wam się przyznać do tego, że bardzo często słyszę od moich znajomych, że im więcej mam pracy, im więcej mam obowiązków, to tym moje życie jest jakieś takie właśnie bardziej skondensowane. Im więcej, tym bardziej jest ono ukształtowane, jakoś uformowane jest to życie i więcej rzeczy jestem w stanie zrobić. Kiedy tych obowiązków mam mniej, mogę doświadczać takiego poczucia, że właściwie to życie przelatuje mi przez palce, że ono nie jest właśnie skondensowane, nie jest na czymś skupione, że tak naprawdę wykonuję różne czynności dnia codziennego, ale tak naprawdę nie wiem po co, nie mam w nich większego celu, większej jakiejś większego zaangażowania w to nie wkładam. No właśnie, dzisiaj zastanówmy się nad tym, czy nasza codzienność może być skondensowana, pomimo tego, że mamy może mniej obowiązków, pomimo tego, że może mamy mniej planów, pomimo tego, że może mamy mniej celów życiowych, mniej wyzwań na jutrzejszy dzień. Co myślisz o tym i jak byś chciał przeżyć swoją codzienność, właśnie idąc w tym kluczu skondensowania? Dla mnie skondensowana codzienność to jest taka codzienność, w której skupiam się na jednej rzeczy, w której to staram się w jednej rzeczy być na 100%. Staram się w niej właśnie wykonywać to wszystko w jak najlepszym sposób, w jaki umiem. Kiedy piję kawę, staram się pić kawę i się nią delektować, i się nią zachwycić, i spróbować poczuć jej smak, i spróbować nazwać, co teraz czuję. Kiedy piszę kolejną książkę, staram się zobaczyć oczami wyobraźni, jak może przebiegać dane ćwiczenie. Staram się jakby wejść w to wszystko, co może iść właśnie z tym ćwiczeniem, jakie mogą być jego zalety, ale może jakie niebezpieczeństwa są w tym czy innym ćwiczeniu. Kiedy piszę jakiegoś posta na Facebooku, na Instagramie, na społeczności YouTube'owej, to staram się zastanowić, właśnie skondensować swoje myśli, skondensować swoje działanie właśnie na tej danej czynności. Kiedy piszę post, to właśnie zależy mi na tym, żeby on także był skondensowany, czyli taki dla Was, dla Ciebie konkretnie.
Zachęcam dzisiaj każdego z Was, zachęcam także i siebie, abyśmy wszyscy potrafili odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla mnie skondensowany dzień, czym jest dla mnie skondensowana codzienność. Do takich rozmyślań nad słowem skondensowany bardzo Was dzisiaj zachęcam. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin, pa!